Zgodnie z prawem zakaz palenia obowiązuje w zakładach pracy, w szkołach i na uczelniach, w przychodniach i szpitalach, w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych, w kinach, teatrach i domach kultury, w obiektach sportowych, w przedszkolach i na placach zabaw oraz na przystankach i w środkach komunikacji publicznej. Palenie powoduje poważne i śmiertelne choroby również u osób przebywających w towarzystwie palaczy. Dbaj o Polskę wolną od dymu tytoniowego. Osoby łamiące prawo mogą zostać ukarane grzywną. Witam Was Karolina i Marcin. Od września gościmy w Państwa domach. Każdy odcinek to nowa metamorfoza. Jesteś niezadowolona ze swojej fryzury? Zgłoś się do nas, a nie pożałujesz. Piszcie na adres podany na dole ekranu. I pamiętaj, nie zadzieraj z fryzjerem. Agnieszka Zaręba, dzień dobry, witam Państwa. 26 października rozpoczynamy piątkowe wydanie programu lokalnego. Na początek wydarzenia. Powoli zbliżamy się do końca roku, co dla zgierskich samorządowców oznacza początek dyskusji nad przyszłorocznym budżetem oraz podsumowanie finansów roku bieżącego. Komisja Budżetu i Finansów na ostatnim swoim posiedzeniu analizowała koszty przejazdów służbowych prezydent Zgierza. 6107,07 zł. Taką sumę wydano na przejazdy prezydent miasta Zgierza oraz jej zastępców od początku trwania szóstej kadencji. Na ostatnim posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów radni dyskutowali, czy to dużo, czy mało. Nie jest to duża kwota. Z jednej strony mieszkańcy, radni chcieliby, żeby prezydent uczestniczył wszędzie, gdzie jest to możliwe i reprezentował miasto Zgierz. Z drugiej strony zawsze próbujemy doszukiwać się podtekstu, czy te pieniądze, które zostały wydane celowo. Zadaniem prezydenta jest również reprezentowanie gminy na zewnątrz. Co z tym się wiąże? Prezydent powinien jeździć na konferencje, na spotkania, na szkolenia. Z tym nikt nie polemizował, w zasadzie żaden z radnych nie stwierdził też, że podana kwota jest zbyt wysoka. Pojawił się za to szereg innych wątpliwości, na przykład nieuwzględnienie w zestawieniu kosztów paliwa, co przy dzisiejszych cenach benzyny może mieć niebagatelny wpływ na ostateczną sumę. Radni wnioskowali o przygotowanie nowego zestawienia. Cieszę się, że komisja przychyliła się do mojego wniosku formalnego i w pierwszym półroczu przyszłego roku dostaniemy pełną informację. Na pewno też będziemy pytać wtedy też o zasadność pewnych wyjazdów. Właśnie celowość niektórych wyjazdów zaciekawiła samorządowców. Radny Kupis pytał, dlaczego prezydenci wyjechali do Czech na szkolenie dyrektorów placówek oświatowych. Radnego Fracha zastanowiła pozycja pod tytułem Piąty Ogólnopolski Zjazd Maskotek. Zadałem pytanie, może trochę retoryczne. Jeżeli to jest zjazd maskotek, to która maskotka z Zgierza wzięła udział w tym zjeździe? Można oczywiście stwierdzić, że wytykanie przez opozycję zbyt dużych wydatków na przyjazdy czy telefony ma wymiar populistyczny, nie uwzględniający obowiązków spoczywających na prezydencie. Z drugiej strony nie dziwi, że radni chcą dokładnie oglądać każdą wydaną złotówkę. Wszak prawdopodobnie od przyszłego roku zafundują nam podwyżkę lokalnych podatków. Jedna z wiodących firm kurierskich sfinalizowała swoje największe przedsięwzięcie – budowę centralnej sortowni we wsi Dobra koło Strykowa. Tak duże obiekty są olbrzymią szansą dla niemających zatrudnienia. Beata Piechota. Choć jak wynika z badań Komisji Europejskiej, aż 85% nowych miejsc pracy powstaje w małych i średnich firmach, to w naszym powiecie rozwój dużych przedsiębiorstw odgrywa olbrzymią rolę. To nie tylko podwyższenie rangi ekonomicznej regionu, ale i wielka szansa dla bezrobotnych.
Choć nadal stopa bezrobocia w powiecie zgierskim nie jest niska. Do końca września 2012 roku w naszym urzędzie było zarejestrowanych ponad 10 tysięcy osób bezrobotnych. To rzec można, że wbrew pozorom jesteśmy w dobrym położeniu. Punkt geograficzny, w którym się znajdujemy, daje wiele perspektyw na ciągły rozwój gospodarczy. Centralne miejsca Polski są doceniane przez inwestorów. Przykład, niedawno jedna z cenionych firm kurierskich pod Strykowem zbudowała swoją centralną sortownię. Kolejna firma na terenie gminy Stryków, firma, która będzie miała również ogromne znaczenie dla tego regionu, dla całego regionu, nie tylko dla gminy Stryków. Było to najważniejsze przedsięwzięcie infrastrukturalne firmy. Otwieramy trochę tak drogę dla technicyzacji biznesu kurierskiego. Takie budynki zdumiewają. Obiekt ma blisko 300 metrów długości i 400 szerokości. Docelowo sortowane będzie w nim 35 tysięcy paczek na godzinę. Długość linii sortujących łącznie przekracza 1,5 kilometra. Budowa obiektu kosztowała blisko 32 miliony euro. W skali Europy jest to unikalny obiekt. Podobnych kilka tylko obiektów jest w Europie Zachodniej. Natomiast w Polsce to jest ewenement. Oprócz innowacyjnych technologii zastępujących pracę człowieka, w nowych przedsiębiorstwach zawsze znajdują się miejsca pracy, gdzie ludzkie ręce i umysły są niezastąpione. Mam nadzieję, że dzisiejszy dzień będzie początkiem dobrego funkcjonowania tej firmy, również dla pracowników. Nowo otwarte firmy często zgłaszają się z ofertami zatrudnienia do Urzędu Pracy. Współpracujemy z wieloma przedsiębiorcami, zarówno z tymi, którzy stawiają pierwsze kroki na naszym rynku, jak i tymi, którzy funkcjonują już od dosyć dawna. Oprócz złożenia ofert, przedsiębiorstwa skorzystać mogą ze środków finansowych proponowanych przez Urząd Pracy, m.in. staży bądź robót interwencyjnych. Do placówki często zgłaszają się przedsiębiorcy oferujący zatrudnienie dla większej liczby osób. Kilka dni temu na terenie powiatu miejsce miało otwarcie kolejnego takiego obiektu. Jest to firma Intermarché z Ozorkowa. Dla tej firmy chociażby zorganizowaliśmy 4 dosyć duże spotkania, gdzie rekrutowaliśmy pracowników od najniższego do najwyższego szczebla. Tak więc rosną jak grzyby po deszczu. Korporacje, zakłady pracy, spółki, biznesy. Duża firma to duży zysk, ale i olbrzymie szanse dla mieszkańców miast i okolicznych wsi, oby tylko ten rozwój gospodarczy miał wpływ na obniżenie bezrobocia w naszym powiecie. To będzie dłuższa noc niż zwykle. Z soboty na niedzielę cofamy zegarki z godziny 3 na 2. Za zmianą czasu stoją względy ekonomiczne, przede wszystkim lepsze wykorzystanie światła słonecznego i oszczędzanie energii elektrycznej. To nie pomyłka. Tym razem doba będzie mieć 25 godzin. Dodatkowa wolna godzina to miły prezent po pracującym tygodniu. Zgierzanie mają szereg pomysłów, na co można wykorzystać dodatkowe 60 minut. Chyba dłużej pospać. Sprzątanie, odkurzanie i takie inne rzeczy domowe. Wyjść na dwór, pograć w piłkę. Odpocząć, poleżeć, poczytać. Wiele różnych rzeczy można zrobić. Ja nie wiem, ja to odeśpię. A sen jest bardzo wskazany, szczególnie w okresie zmiany godziny. Zdaniem lekarzy manipulacja rytmem dnia na dłuższą metę może być męcząca. Moim zdaniem ta godzina to nie ma takiego wielkiego wpływu na stan zdrowia, ale na pewno człowiek jest, jeżeli chodzi o, nie o wszystkie osoby, ale źle się czuje, jeżeli na przykład musi wstawać godzinę wcześniej przez kilka dni. Tak samo jak się śpi dłużej, to też nie zawsze można się przestawić od razu. Zmiany czasu wpływają jednak nie tylko na nasz zegar biologiczny. W tym okresie dużo pracy mają również zegarmistrzowie. Mam tu klientów, którzy przychodzą, żeby im przestawiać czas, bo jednak nie potrafią sami tego zrobić, bo jest tak elektronika posunięta w tej chwili do przodu, że niektóre są skomplikowane zegarki rzeczywiście. I sami nie potrafią, nie mają instrukcji, więc trzeba im pomagać. Natomiast jeżeli chodzi o tego typu zegary, analogowe, czy te stare, to nie ma problemu. Wskazóweczką przesuwamy do tyłu i to wszystko w zasadzie. Zmiana czasu obowiązuje w blisko 70 krajach na całym świecie. Pomysł przestawiania godziny ma w zgierzu zarówno swoich przeciwników, jak i zwolenników. Ja bym powiedziała, że dobry. Ogólnie mówiąc, mnie się podoba, mnie odpowiada. Jest tylko z tym trochę zamieszania, zaburza nasz biorytm i właściwie chyba żadnych korzyści w tej chwili nie wnosi.
tylko no, krótkie zamieszanie, zanim przyzwyczajimy się do tego zmienionego czasu. W sumie ten cały czas to się tak równoważy, bo to co zyskamy, to i tak jednak stracimy. A to dlatego, że w marcu przyszłego roku czeka nas kolejna zmiana czasu. Wówczas będziemy przestawiać zegarki do przodu i pośpimy godzinę krócej. Aktywność zawodowa to jedna z form terapii dla osób z upośledzeniem umysłowym. Trzeba jednak wcześniej rozwiać wątpliwości pracodawców, czy niepełnosprawni będą w stanie bezpiecznie wykonywać powierzone im obowiązki. O szczegółach Kuba Niedziela. W dniu 24 października w siedzibie Starostwa Powiatowego odbyło się seminarium podsumowujące projekt wspierający osoby niepełnosprawne. Pomoc polega na aktywizacji zawodowej osób upośledzonych. Obejmuje ona osoby z niepełnosprawnością umysłową. Inne projekty zakładają aktywizację zawodową osób upośledzonych ruchowo, a upośledzeni umysłowo traktowani są, no muszę powiedzieć to, że traktowani są gorzej. Dlatego pracodawcy boją się osób upośledzonych umysłowo, ponieważ ich nie znają. Jednym z założeń projektu jest właśnie przełamywanie stereotypów, że osoba niepełnosprawna może być w miejscu pracy zagrożeniem, że wciąż trzeba będzie patrzeć jej na ręce, albo że nieoczekiwanie przestanie przychodzić do pracy. Na początku pracodawcy muszą się do tych osób przekonać i po takim wstępnym, no, tych indywidualnych zajęciach praktycznych, zdają sobie sprawę, że są to pracownicy naprawdę odpowiedzialni, którzy jeżeli już pracują i interesuje ich ta praca, odpowiada to stanowisko, naprawdę wkładają dużo serca i zaangażowania w to, co robią. Rozmawiamy z osobą pełniącą funkcję tak zwanego trenera pracy. Dzięki współpracy z psychologiem wiedzą oni, do jakich prac predestynowany jest niepełnosprawny. Gdy znajdzie się odpowiednie stanowisko, trener tłumaczy, na czym będą polegały obowiązki, towarzyszy osobie upośledzonej do momentu, gdy sama będzie mogła wykonywać powierzoną jej pracę. Zresztą trenerzy pomagają już na wcześniejszym etapie. Wsparcie w trakcie badań lekarskich, bo nasi klienci często nie potrafią pisać, więc trzeba wypełnić jakieś dokumenty, jakieś formularze, trzeba wesprzeć ich w czasie wizyty lekarskiej, bo nawet nie wie czasem, gdzie jest dana przychodnia. Pracodawcy po prostu na to nie mają czasu i musimy nawet z nimi iść do banku, pomóc założyć konto. Jak pokazuje środowe seminarium, coraz większa grupa przedsiębiorców decyduje się zatrudniać osoby upośledzone. Firmy najbardziej zaangażowane wyróżniono na uroczystości specjalnymi tytułami pracodawca przyjazny osobie niepełnosprawnej. Na początku to bywają te trudne kroki, tak? Tylko że z biegiem czasu, jak się już osoba dana wyszkoli, jest naprawdę rewelacyjna. Nie ma tutaj żadnych zastrzeżeń. Wspominaliśmy o obawach pracodawców, ale dla osób podejmujących pierwszą pracę to także bardzo stresująca sytuacja. Opuszczają dobrze znane środowisko, są pełni obaw, czy podołają nowym obowiązkom. Oddajmy głos prawdziwym bohaterom środowego seminarium. Co by się pan najbardziej bał na początku? Czy ja tam sobie radę o to chodziło, no właśnie, ale jakoś udało się jakoś. Się po prostu bałem. Było się czego bać? Nie. Były do wyrywania chwastów na takie, no ale to było bardzo trudne, ale się jakoś zrobiło. Nie było aż tak bardzo trudno, ponieważ pierwsze praktyki miałam w Rusałce, a potem w bibliotece. Bałam się, jak mnie pani przyjmie tam w bibliotece. A jak było? No było bardzo dobrze, przyjęłam bardzo ciepło i było bardzo super. I moim marzeniem jest, żeby jeszcze następne praktyki zacząć. Oby marzenie Marysi i jej znajomych z terapii warsztatowej jak najszybciej się spełniło. Muzyka, melodia, dźwięki to temat przewodni czwartego jesiennego turnieju bajkowych strof. Wzięły w nim udział dzieci ze zgierskich i gminnych przedszkoli. Impreza odbyła się w Centrum Kultury Dziecka w Zgierzu. Czwarta edycja imprezy to szereg wyzwań manualnych i wokalnych dla zgierskich przedszkolaków. To konkurs plastyczny, recytatorski i teatralny dla dzieci w wieku 3-6 lat. Bierze w nim zawsze udział większość zgierskich placówek przedszkolnych oraz zerówek, które są przy szkołach podstawowych. No i oczywiście dzieci przygotowują wspaniałe inscenizacje i występy. A pomagają im w tym rodzice oraz opiekunowie w przedszkolu. Dorośli czuwają również nad tym, by dzieci nie bały się publicznych występów.
Ćwiczyłyśmy tylko w domu tekst i resztę próby były w przedszkolu. Natomiast występy codziennie są w domu, więc myślę, że nie będzie problemu. Dla niego to jest takie wyzwanie, a razem z nim przygotowywaliśmy dekoracje do całego przedstawienia. Już nasze dzieci wystąpiły jako pierwsze, miały bardzo dużą tremę, ale jestem dla nich pełna podziwu, zadowolona i aby tak dalej trzymały. No tak jak zawsze w przedszkolu, najpierw zaczynamy od scenografii, przygotowania dzieci, no próby i efektem tego jest wspaniały występ. Udział w konkursie to duże wyzwanie dla przedszkolaków. Jurorzy podchodzą więc do małych uczestników z dużą wyrozumiałością. Zwracam uwagę na to, jak dziecko jest przygotowane, czy może nie do końca tak, bo czasami jest taki stres, że one zapominają coś, no ale najważniejsze jest to, żeby jakoś tam z dykcją sobie radziły, żeby interpretacyjnie było to takie fajne, bardziej teatralne, no takie rzeczy. Nam jest bardzo miło, że tak dużo dzieci odwiedza CKD. Widziałam, że są i łzy, i śmiech, także wiem, że niektóre dzieci się bardzo denerwują, ale mam nadzieję, że w trakcie konkursu uda się ten stres pokonać i wszystkie wystąpią. Uczestnicy turnieju solidnie przygotowywali się do zmagań konkursowych. Bale zostanie, który bardzo lubię, dzisiaj zaprezentuję go. My dzisiaj prezentowaliśmy wiersz Korobaczka. A tak dokładnie Martyna mówiła wierszyk, a my byliśmy robaczkami. Pani nam pomagała przygotowania do konkursu. Jesteście zadowolone ze swojego występu? Tak. Dlaczego? Bo on był bardzo fajny, było tam dużo ludzi. W czwartym jesiennym turnieju bajkowych strof wzięło udział ponad 80 zgierskich przedszkolaków. Czas na zapowiedź kulturalną, którą przedstawi Państwu Beata Piechota. Witam serdecznie, jestem w Centrum Kultury Dziecka w Zgierzu, gdzie już niebawem wszyscy najmłodsi będą mogli pobawić się na balu halloweenowym. Bal odbędzie się 31 października, początek o godzinie 17, to będzie środa. Jest ze mną pani Karolina Mizrzeńska, dzień dobry. Witam serdecznie. Proszę powiedzieć, jakie atrakcje będą tutaj na balu czekały na najmłodszych, dlaczego warto przyjść? Impreza u nas jest gwarancją dobrej zabawy dla dzieci, w związku z czym będzie na pewno mnóstwo konkursów, zabaw dla dzieci, będą mogły też potańczyć i mamy nadzieję, że uda nam się namówić do zabawy również rodziców, którzy zawsze licznie z dziećmi tutaj przychodzą. Zachęcamy dzieci również do konkursu, który przygotowaliśmy przed balem Halloween. To jest konkurs na pocztówkę do Twoich strachów, czyli chcemy, żeby dzieci trochę zmierzyły się z tym, czego się boją i wszystkie prace oczywiście zaprezentujemy podczas balu, także zachęcamy. Jeszcze jest czas, żeby te pocztówki do nas przynosić. Podczas balu też będziemy prosili rodziców, że jeżeli zechcą, żeby przynieśli może jakieś napoje czy jakieś suche przekąski. Impreza będzie koszyczkowa. Środa, godzina 17, Centrum Kultury Dziecka. Już teraz życzymy udanej zabawy, a niewątpliwie taka właśnie ona będzie. Więc kochani, jeśli akurat nie ma przy Was dorosłych, przekaźcie informacje rodzicom, dziadkom, naszykujcie strój i przyjdźcie tutaj na bal Halloween. Zapraszamy serdecznie. Czasy, gdy u co drugiego nastolatka na ścianie w pokoju wisiał plakat Bruce'a Lee, już dawno minęły. Nie oznacza to, że fascynacja sztukami walk wywodzącymi się z tradycji wschodu przemija. Sprawdzamy, jak w Zgierzu poznaje się tajniki klasycznego karate. W latach 80. w co drugiej piaskownicy dzieciaki kopały deski, wydając z siebie dziwne okrzyki, prześcigając się w opowiadaniu sceny z filmu Wejście Smoka. U niektórych młodzieńcza fascynacja aktorem miała wpływ na dorosłe życie. Zobaczyłem film z Bruce'em Lee i już byłem po drugiej stronie. Z tym, że ja zawsze chciałem trenować sporty walki. Chyba się taki urodziłem, nie wiem skąd się to dokładnie wzięło. Dawno już wkroczyliśmy w XXI wiek, ale fascynacja tradycyjną azjatycką sztuką walki nie przemija. Klub, którego trening podpatrujemy, podzielony jest na 4 grupy wiekowe, do tego grupa kadrowa, ćwiczy około 100 osób. Nie trzeba już chyba dodawać, że kimono zakładają osoby w każdym wieku bez względu na płeć. To jest karate i się tutaj uczymy bić i obraniać i walczymy na materacach. Poszedłem na pierwszy trening, żeby nie siedzieć całymi dniami przed komputerem i żeby nie tyć przed ekranem. Tutaj musimy się wyżyć, wpuścić te swoje poty, bo jestem tak jak widać mokry, kapie ze mnie. A w życiu takim rzeczywistym, poza salą, trzeba być łagodnym, spokojnym.
Dla większości karate to nie tylko sposób na wypocenie nadmiaru energii. Chcą systematycznie poznawać kolejne tajniki sztuki walki, zmieniając kolory pasa aż do najbardziej nobilitującej czerni. Część ma już za sobą sukcesy sportowe. Zajęłam 2. miejsce na Pucharze Europy Dzieci. Walka była bardzo trudna, miałam wiele walk. Trenerzy podkreślają, że nie ma przesady w stwierdzeniu, że karate to nie tylko dyscyplina sportu, ale i pewna filozofia. Nawyki wyrabiane podczas treningów przenosi się na inne dziedziny życia, wyrabia się w sobie dyscyplinę i szacunek dla hierarchii. Każdy wie, gdzie jest jego miejsce w szyku tutaj i na swoje miejsce trzeba zasłużyć. Nie jest to tak jak w obecnym troszeczkę świecie, gdzie można szybko wygooglować sobie odpowiedź. Tutaj na tą odpowiedź trzeba długo pracować i to wyrabia w nas pewne cechy związane właśnie z systematycznością. Dzięki karate to nie tylko, że nauczyłem się bić, ale w nauce są dobre postępy. No i kto zaczął trenować karate, to widzi swoje osiągnięcia nie tylko w tej dziedzinie, ale także w dziedzinie edukacji. Alternatywa dla nudnych szkolnych zajęć z piłką lekarską, jak znalazł. A teraz uchylimy rąbka tajemnicy, kto będzie gościem tygodnia. Znają Państwo zapewne przysłowie przez żołądek do serca. Impreza, o której Państwu za chwilę opowiemy, modyfikuje jednak tę sentencję. Rezultatem pewnej charytatywnej i niezwykle wykwintnej kolacji był zakup sprzętu kardiologicznego dla podopiecznych Klinik Kardiologii i Kardiochirurgii Dziecięcej Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Na jego przekazaniu była Monika Gering. Syn po urodzeniu na drugą dobę miał wykrytą wadę serca i tydzień później miał tutaj operację w łódzkim szpitalu u pana profesora Mola. I w taki sposób znaleźliśmy się tutaj w szpitalu. A to już jest druga operacja teraz? Tak, w tej chwili miał drugą operację, tydzień temu we wtorek. I teraz jesteśmy tutaj. A dlaczego była ta druga operacja? Pierwsza nie wystarczyła? Nie. Po pierwsze jeszcze była potrzebna ta kolejna, tutaj dostał sztuczną zastawkę i żeby funkcjonować musiał ją po prostu mieć. Teraz się synek czuje, on wraca do zdrowia. Kiedy wychodzą Państwo do domu? Tego jeszcze nie wiemy, to ciężko powiedzieć, ale widać już zdecydowanie poprawę, że czuje się lepiej, także myślimy, że na dniach może już pan doktor nas stąd wypuści. Syn tego by bardzo chciał. W pierwszej dobie po urodzeniu dziecka, dziecko urodziło się 3,850 z dobrą wagą, z 10 punktami. I pani doktor u nas, doktor Tarka, wykryła wadę serca u dziecka. Złożonym. Zostaliśmy przywiezieni do Gdańska, do kliniki. No tam niestety nie otrzymaliśmy żadnej konkretnej pomocy i przyjechaliśmy do pani profesor Moll, która trafnie oceniła cały właśnie, że tak powiem, przebieg jej leczenia kardiologicznego. Jesteście Państwo po operacji? Tak, obecnie jesteśmy po drugiej operacji ze spalenia systemowo-płucnego. Także no, operacja przebiegła, że tak powiem, książkowo, wszystko dobrze się potoczyło. No i czekamy jeszcze na trzecią operację. Takich dzieci jak Julian i Zuzia jest wiele. Klinika Kardiologii i Kardiochirurgii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi przeprowadza rocznie ponad 450 operacji u dzieci z wrodzonymi wadami serca. Ponad połowę tej liczby stanowią dzieci poniżej 1. roku życia. Dlatego przekazanie 2 kardiomonitorów oraz aparatu do drenażu na łączną kwotę 60 000 zł przez Stowarzyszenie Przyjaciele Świata to niecodzienne wydarzenie w instytucie. Do nas, do firm zgłaszało się sporo ludzi ze swoimi potrzebami i jak wiadomo, no tutaj nie wszystkim w pojedynkę da się nie wszystkim pomóc. I dlatego zdecydowałyśmy się zrzeszyć w jakiś sposób, tak żeby większą grupą móc pomagać i żeby mieć większą siłę w niesieniu tej pomocy. Imponującą kwotę 60 000 zł udało się zebrać dzięki sprzedaży kubków i talerzyków sygnowanych przez sławy takie jak Kenzo Takada, Bonnie Tyler, Patrycja Gucci, Basia Trzetrzelewska czy Leszek Możdżer. W ramach akcji odbyła się również 2. edycja kolacji charytatywnej. I nazwałyśmy te kolacje Przyjaciele gotują, czyli zapraszamy znanego mistrza kuchni, który ugotuje charytatywnie kolację dla gości. I goście w zamian za przekazaną darowiznę na tą kolację będą mogli ją skosztować, będą mogli zapoznać się z mistrzem kuchni. I podczas 2. edycji gotował Karol Okrasa i dzięki temu, że on się pojawił, dzięki temu, że hotel Andels zrobił w naszą stronę duży ukłon, zebraliśmy taką kwotę pieniędzy. Słynny kucharz przygotował kolację dla ponad 300 gości.
Mam nadzieję, że tą liczbę również tym razem osiągniemy razem z panem Makłowiczem. Jak dobrniemy do liczby 600, to wtedy będziemy myśleć, co zrobić dalej. Na chwilę obecną życzymy sobie i życzymy oczywiście stowarzyszeniu, aby tą liczbę osób 600 zebrać na tej kolacji. Patronat honorowy nad akcją objęła wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska. Każdy z nas może coś innego zrobić, w inny sposób pomóc, a wtedy ten ogrom pomocy może przynieść ulgę i wsparcie dla potrzebujących dzieci, dla dzieci, którym oddani są znowu lekarze, tak jak tutaj w szpitalu. A do lekarzy Centrum Zdrowia Matki Polki ma rzeczywiście szczęście. Przykład państwo profesorowie Jadwiga i Jacek Molowie, kardiochirurdzy, pod opiekę których każdego dnia rodzice oddają ciężko chore dzieci. Poznałyśmy bliżej panią profesor Moli, pana profesora Jacka Mola, więc wiemy, jak oddani są sercem swoim pacjentom, jak dobrzy są to ludzie, jednocześnie bardzo wybitni fachowcy. Aparatura niezbędna, ale bez ludzi nie da się jej wykorzystać, a trzeba przyznać, że państwo profesorowie Jadwiga Mol i Jacek Mol, no to są całym sercem oddani pracy, dzieciom i temu, co robią. Wspaniali profesorowie, wspaniały cały zespół, który tutaj pracuje, także anestezjolodzy, panie pielęgniarki. Także jesteśmy naprawdę bardzo zadowoleni z przybycia tutaj. I przede wszystkim jest wielka pomoc też dla rodziców, jako dla nas, mimo że to nasze dzieci największe i potrzebują tutaj pomocy. Także wszystko jest wzorowe, naprawdę. Pan profesor bardzo fajnie tłumaczy tutaj. Taki bardzo taki człowieczy jest dla ludzi tutaj. Jest w stanie wszystko wytłumaczyć. Nie jest jakiś taki arogancki czy coś. Jest przyjemny, naprawdę. I skuteczny. Jak najbardziej. Tyle dzieci, co on uratował. Nie będziemy potrafiły się chyba mamy, rodzice odwdzięczyć się nigdy. Z inicjatywy profesora Jacka Mola wiosną przyszłego roku zostanie otwarty kolejny oddział dla dzieci z wadami serca. System, jaki mamy w kraju i w ogóle system, jaki na świecie w tej chwili jest, powoduje, że coraz częściej dzieci rodzą się u rodziców starszych. To wiąże się niestety nieodłącznie od częstszego występowania wad i również coraz częstszego występowania wcześniactwa. To niestety jest związane z coraz większą ilością dzieci malutkich, którymi musimy się zajmować. Przyjaciółki Świata zapowiedziały, że jeszcze nie raz będą pomagać klinice kardiologii i kardiochirurgii. A już 17 listopada kolejna kolacja z udziałem wspomnianego Roberta Makłowicza. Dochód podczas niej uzyskany przekazany zostanie Zespołowi Szkół Specjalnych nr 7 w Łodzi. Kolacje mają to do siebie, że integrują, a myślę, że w czasie takich spotkań można dowiedzieć się o działaniu pozytywnym, o wynikach, o efektach. No i rodzi się wtedy w każdym z nas taka potrzeba, to może ja też się do czegoś przydam. I ta integracja poszerza grono ludzi współpracujących. Jesteśmy nawet zdziwione tym, jak bardzo ludzie są skłonni do pomocy wtedy, kiedy da im się taką okazję i da im się taką możliwość. To już wszystkie informacje, które przygotował na dzisiaj dla Państwa nasz zespół redakcyjny. Ja już się z Państwem żegnam. Zachęcam jednak do pozostania z nami i zapoznania się z innymi propozycjami, jakie przygotowaliśmy na dzisiaj dla Państwa. Tuż po wydarzeniach Monika Gering zaprasza na krótką rozmowę z profesorem Jackiem Molem, kierownikiem Kliniki Kardiologii i Kardiochirurgii Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.